W przypadku korekty nosa możemy mówić o kilku opcjach operacyjnych. Najpopularniej byłoby podzielić je na korektę estetyczną i korektę funkcjonalną. Pacjenci często mylą rinoplastykę z septoplastyką albo wydaje im się, że to jest po prostu ta sama operacja. Jak różnią się od siebie te zabiegi zamkane w jednym haśle plastyka nosa? Najprościej możemy powiedzieć, że rinoplastyka to jest poprawa wyglądu nosa. Natomiast septoplastyka jest to poprawa drożności nosa, czyli całkiem inne podejście do nosa. Rinoplastyka może łączyć się z septoplastyką i wtedy to jest najlepszy wybór. Dlatego, że współczesna rinoplastyka posługuje się wzmocnieniami chrząstek, które możemy właśnie w czasie tej septoplastyki uzyskać i odbudować rusztowanie nosa. Natomiast można też wykonać samą septoplastykę bez rynoplastyki, ale nie zmieni nam to w żadnym stopniu, w żadnym wyglądu nosa. Dlatego się uśmiecham, że czasami pacjenci mają taką nadzieję, że po septoplastyce zmieni im się nos, oczywiście na korzyść. No tak, właśnie, bo ta plastyka nosa, no co miałeś robioną plastykę nosa? No ale no chyba chirurg się nie postarał, bo ja coś nie widzę u ciebie różnicy w tym nosie. A to chodziło właśnie o warstwy głębokie, o zupełnie inny zabieg. Septum, czyli przegroda, to jest tak bardzo skomplikowana budowla w środku nosa. Jest jedna przegroda, bo wszyscy myślą, że jest prawa, lewa dziurka. To są dwie przegrody. Jest jedna przegroda, która sięga nam od końcówki nosa aż do gardła. Ma dwie części kostne i jedną chrzestną. W wypadku jakichkolwiek zaburzeń rozwojowych, pourazowych, wykrzywiona taka przegroda zaburza przepływ powietrza, a powietrze musi się dostać do naszego organizmu, czyli do płuc, odpowiednio przefiltrowane, ogrzane. Jeżeli mamy zaburzenie tego przepływu, zaczynamy oddychać ustami i wówczas to powietrze jest nieodpowiednio przygotowane do dróg oddechowych. Dlatego tak ważne jest, byśmy oddychali przez nos i dlatego przegroda jest bardzo ważna, bo może nam zaburzyć przepływ tego powietrza do płuc. W przypadku plastyki nosa mówimy o metodzie otwartej i zamkniętej. Czy ta technika operacyjna ma znaczenie? Czy dla pacjenta przekłada to się na jakiś efekt? Będzie różnica między jedną metodą a drugą, a końcowym efektem? Oczywiście, że będzie, szczególnie w efektach dalszych. Septoplastyka nie wpływa na wygląd nosa, natomiast może go zaburzyć przez spadek tego nosa, jakby opadnięcie nosa w wyniku nadmiernego wycięcia przegrody. Natomiast zamknięty nos, kiedy mamy niewielkie korekcje, może nie wpływać tak na kształt nosa w późniejszym etapie, ale gdy mamy większe korekcje, w późniejszym etapie też dochodzi do zapadnięcia się tego nosa. Dlatego, że... Ale czy ja dobrze rozumiem, że jak chirurg powie, że będzie robił metodą zamkniętą, to pacjent może od razu mieć to na uwadze, że nie będzie spektakularnej zmiany w budowie nosa? To znaczy, może być pierwotnie spektakularna zmiana, ale to zwykle jest zmiana, która z czasem pogłębia się, to znaczy nie tyle pogłębia się, co deformuje się. Dlatego, że zamknięta plastyka nosa nie pozwala na stabilizację odłamów, kawałków. My, operując nos, zmieniamy rusztowanie. Tak jakbyśmy budowali dom, prawda? I ten dom osadzamy na jakimś rusztowaniu. Teraz, jeżeli to rusztowanie uszkodzimy, to wiadomo, że nam się ten dom nie utrzyma. Musi po pewnym czasie runąć. Z tego miejsca najczęściej zacznie, gdzie jest największe uszkodzenie. I temu służy właśnie otwarta plastyka nosa, żeby to wzmocnienie tego rusztowania zrobić, żeby nie dochodziło do zapadania tego nosa.
żeby w późniejszym etapie, kiedy już blizny się rozluźnią, bo na początku, gdy elastyczność tkanek jest dobra, gdy blizny są dosyć sztywne, to jeszcze się jakoś trzyma. Ale później, gdy blizny się rozluźnią, okazuje się, że no niestety nie ma co trzymać tego wszystkiego. Z wiekiem to pogłębia się. I z tego powodu opracowano bardzo dużą ilość metod otwartych, dlatego że to jest niesłychanie bogata dziedzina chirurgiczna. My dostosowujemy te metody do różnych elementów, przede wszystkim do zakresu zmiany. Ja zwykle mówię pacjentom, że proszę sobie podzielić nos na trzy części. Górna, 1/3 to jest kostna, środkowa i zewnętrzna, czyli czubek. I teraz, jeżeli oceniamy, to które z tych elementów dla Państwa stanowią problem estetyczny? Zwykle się koncentrujemy tylko na jednej obszarze. Natomiast ja staram się wytłumaczyć, że na przykład trzeba korygować dwa albo nawet trzy obszary. Rzadko można korygować tylko jeden obszar, czyli ten popularny czubek. I teraz otwarta plastyka nosa bierze jeszcze pod uwagę stopień zmniejszenia, grubość tkanek, zarówno chrząstek, kości, jak i skóry, i dostosowuje odpowiednie metody, którymi możemy uzyskać korekcję. Natomiast w zamkniętej plastyce wycinamy fragmenty, które później składamy przez przybliżenie tkanek, i to przybliżenie to stanowi takie jak gdyby wytworzenie połączenia bez żadnych metod łączących. Czyli nie mamy tam ani szwów, ani chrząstek. Wytwarza się blizna. Wiemy sami, że blizna nie jest trwałym elementem ani pełnowartościowym. Dlatego, gdy mamy korekcje niewielkie, ona może wystarczyć. Natomiast, kiedy mamy korekcje duże, szczególnie gdy mamy korekcje związane właśnie z tą septoplastyką, z wyrównaniem osi, z poprawą ustawienia ścian bocznych kostnych, niestety otwarta plastyka jest jedynym wyborem. Przy czym naprawdę zakres preparowania tkanek w obu operacjach jest podobny. A rekonwalescencja w której będzie szybsza? Która szybsza? No na pewno zamknięta plastyka nosa jest szybsza, no bo tam nie mamy takiej precyzji. Poza tym nie musimy nic zszywać, nie musimy nic stabilizować. Szybciej to nie znaczy lepiej. Natomiast są takie nosy, które można zoperować metodą zamkniętą. Ale to są zwykle nosy, które tak naprawdę i te zmiany, które powodujemy, to mogłyby nawet, moglibyśmy tego nie robić. To mają jakieś znaczenie dla pacjenta. Tak delikatne, takie bardzo kosmetyczne. Natomiast już istotne zmiany, no to trzeba wykonać, powinno się w obecnych czasach wykonać metodą otwartą. Tylko to nie jest jednolita metoda, tak jak powiedziałam. To jest bardzo duży zakres różnych czynności chirurgicznych. Niestety okazuje się, że niektóre metody nie działają we wszystkich przypadkach. Więc dobranie tych metod jest bardzo, bardzo istotne, bo powtórna operacja nosa, no to już jest duże wyzwanie. A trzecia albo czwarta to już jest, no, to już są Himalaje po prostu. Natomiast dla mnie osobiście, jeżeli coś nie zadziała, druga operacja, jak jest potrzebna, to nie jest tragedia. Natomiast jeżeli ją się zrobi lege artis, czyli zgodnie z zasadami, te
poprawki, jak to my mówimy, czy tam pacjenci, czyli uzupełnienia, nie są aż tak rozległe. Natomiast musi to, co było zrobione, być w pełni profesjonalne. Natomiast procesy gojenia czasami nam są nie takie, jakbyśmy chcieli. Między innymi to jest tak w wypadku nosów o grubej skórze. I tak okazuje się, że niektórzy z chirurgów mają tych pacjentów bardzo dużo i stworzyli odpowiednie procedury. Te procedury wprowadzają przygotowanie takiego nosa do operacji, a potem prowadzenie tego nosa po operacji w specyficzny sposób. Używa się przy tym między innymi izotretoniny, czyli izoteku tak zwanego, którego myśmy się wcześniej bali, bo nie można, bo nie będzie się goić. A tu się okazuje, że i przed operacją, i po operacji używają. Ale izotek, przepraszam, nie był lekiem, który był przeciwwskazaniem do zabiegów. Pamiętam w zgodach wszystkich na zabiegi. Teraz się przygotowuje tym lekiem odpowiednie nosy do operacji, żeby uzyskać dobry efekt i żeby zapobiegać zmianom przerostowym. Używa się laserów też, używa się różnych peelingów takich głębszych. Mówiąc szczerze, to się tak niesłychanie dynamicznie zmienia, dlatego że pacjentów, którzy mają takie niezbyt estetyczne nosy, a nie dające dobrych rezultatów w rynoplastyce, jest sporo. Ponieważ ludzie raczej nie stronią od zmian w tej chwili. Może to się zmieni, ale wątpię, jeżeli chodzi o nosy. Więc wprowadza się inne metody, które mają nam pomóc w uzyskaniu dobrego efektu, nie sama operacja. Ja przez pewien czas używałam pooperacyjnie izoteku, a teraz będę przygotowywać tych pacjentów zgodnie z doświadczeniami moich kolegów ze świata, dlatego że są bardzo zachęcające efekty. Chcę po prostu uzyskać jak najlepszy rezultat, a ponieważ te osoby mają duże grupy pacjentów z danym problemem, więc skorzystam z ich doświadczenia. A z ciekawości zapytam, pacjent, który przed zabiegiem, przed plastyką nosa jest poddawany iniekcjom izoteku, skazany w cudzysłowie, jest na plastykę nosa wyłącznie jesienią, zimą, bo izotek i słońce, jak dobrze pamiętam, nie szły w parze. No tak, oczywiście to nie jest tak, że to musi być zima, tylko po prostu ochrona przed słońcem. To nie chodzi o temperaturę zewnętrzną, tylko o promieniowanie. Po każdej operacji niestety musimy się chronić. Ja mówię, że minimum 4 do 6 miesięcy nie powinniśmy się narażać na promieniowanie słoneczne. Ale tak naprawdę korzystniej by było do roku. Więc nie jest to jakieś specjalne, nie wymaga to jakichś specjalnych ograniczeń dodatkowych. To są typowe ograniczenia, takie jak u każdego pacjenta operowanego. Chociaż w tej chwili smutny żart, ale jak wszyscy nosimy maseczki, to możemy sobie pozwolić bezpiecznie wyjść nawet. W ogóle teraz wiele osób, które nie miało czasu dla siebie, nie mogły znaleźć dla siebie tego okresu takiego gojenia, to jest najlepszy moment, żeby zrobić operację. Nie mieć wyrzutów sumienia, że się kariera zawali, bo trudno, żeby się zawaliło coś, co nie może trwać. Natomiast są kraje, gdzie jest ograniczenia są operacyjne, ale są kraje, gdzie normalnie operują, że nie ma jakichś tam ograniczeń. Wiele pań marzy o takim malutkim nosku a la Barbie. Czy tak mocna ingerencja w budowę anatomiczną nosa jest bezpieczna? To znaczy wszystko zależy od tego, jaki mamy wyjściowo nos. Jeżeli ten nos... Wyjściowo panie określają swój nos, przepraszam, powiem to przed kamerą, klamka od zakrystii. Więc ten nos jest duży, garbaty. Klamka od zakrystii to niestety taki a la Barbie nosek nie będzie bezpieczny.
Natomiast w jego stylu można zrobić nos, tylko on musi mieć odpowiednie wzmocnienia, żeby ten nos po pewnym czasie nie zrobił się po prostu patyczkiem, albo niektórzy nazywają takie nosy parot, czyli papuzie lub ptasie, no to też nie fajnie wygląda. Natomiast takie nosy były w latach 60., 70., kiedy głównie robiono zamknięte plastyki nosa i te gwiazdy tamtych czasów mają nosy po prostu, którymi no raczej nie mogą się pochwalić. Wymagają one później rekonstrukcyjnych operacji. Te operacje są niestety oparte zwykle na chrząstce z innych okolic ciała. W wypadku dużych ubytków no, trzeba korzystać z chrząstki żebra. I taki nos, no to już jest nos, który może nie goić się tak jak chcemy. Poza tym no, on wtedy już na pewno będzie bardziej masywniejszy, bo nawet tą chrząstkę z żebra, jeżeli odpowiednio przygotujemy na odpowiednie cienkie paseczki, wszystko będzie takie no, delikatne, jeżeli na tyle ile można, to jednak to jest chrząstka żebra, nie taka chrząstka nosa. Czy takie nosy zwykle dobrze wyglądają w pierwszych 2-3 latach, a później powoli zaczynają zapadać się. No i najgorsze jest to, że one zaburzają nam oddychanie. I to ten zaburzenie może się na przykład objawiać tym, że wprowadzamy powietrze do nosa, a ten nos nam się zatyka, czyli zamykają stawki. Natomiast tego typu nosek, jeżeli będzie odpowiednio wzmocniona chrząstka, jeżeli będzie odpowiednio zabezpieczona zastawka, to można zrobić i nie będzie to może taki maleńki nosek, ale będzie w tym kształcie i tego typu. Ja czasami robię tego typu nosy, no ale nie oczywiście takie wyrysekowane maksymalnie, bo mam na względzie zdrowie pacjenta. No i ja nie pozwoliłabym sobie, żeby kogoś pozbawić zdrowia. Natomiast niektóre osoby po prostu mają takie warunki tkankowe, w których nie możemy uzyskać takiego nosa, nawet tego wzmacnianego. Po prostu, gdy ma ktoś duży nosek, gdy ma dużo skóry, gdy ma silny smas, gdy ma skórę albo łojotokową, albo taką naczynkową, to jest po prostu niemożliwe, żebyśmy uzyskali taki nosek. Jeżeli kobieta ma delikatną skórę, delikatne pokrycie, dosyć cieniutkie kości, to w większym stopniu możemy taki nosek uzyskać. Czy to jest ładne z czasem? Sobie zawsze trzeba zadać to pytanie, że no niestety się starzejemy. I teraz ten nosek, który jest ładny u osoby, która ma 20-30 lat, okej, ale czy on będzie taki ładny, gdy będę miała 50? Bo twarz nam się zmienia, kształt nosa nie do końca, prawda? Po prostu ten kształt nosa troszeczkę nam ten odbiór twarzy zmienia w kierunku dziecka. I teraz, jeżeli mamy twarz dziecka, u osoby dojrzałej nie zawsze to wygląda dobrze. Natomiast my nie myślimy o tym, co będzie dalej. I zwykle tak bywa, że po pewnym czasie nie identyfikujemy się już z tym nosem, takim typowo dziecięcym nosem. I to niestety kończy się operacjami, które są bardzo skomplikowane. Pani doktor, wielu pacjentów zadaje sobie pytanie do operacji nosa, chirurg plastyczny czy laryngolog? W przypadku poprawy estetycznej i poprawy funkcjonalnej, do kogo się zgłosić? To znaczy, w tej chwili są w Europie i na świecie dwie grupy
osób, które plastyką nosa się zajmują. Są to zarówno laryngolodzy, jak i chirurdzy plastyczni. Jedni i drudzy się od siebie uczą. To nie jest tak, że jedni są idealni, a drudzy są bardzo dobrzy, troszeczkę mniej. To nie jest tak. Natomiast ważne jest, żeby ktoś był doświadczony i żeby się zajmował tym nosem tak naprawdę na poważnie. To jest bardzo poważna dziedzina chirurgii. I teraz jeżeli wybieramy chirurga, to musimy wziąć pod uwagę, czy on ma doświadczenie w tego rodzaju operacjach. Dlatego, że te operacje wymagają dużej precyzji działania i dużego doświadczenia dostosowania metody, tak jak tłumaczyła. I są zarówno laryngolodzy na świecie wspaniałymi plastykami nosa, jak i chirurdzy plastycy. Zwykle jest to tak, że laryngolodzy bardziej zwracają uwagę na tą fizjologię, czyli funkcjonalność nosa, a plastycy z tą funkcjonalnością nie wszyscy walczą. Natomiast nie jest prawdą, że nikt z plastyków nie patrzy się na funkcjonalność. Bardzo dużo z plastyków patrzy się na funkcjonalność nosa i dba o tą funkcjonalność. To jest dziedzina, która, tak jak powiedziałam, no na pewno nie zaniknie, bo medycyna estetyczna nam właściwie nic rozsądnego nie proponuje w tej dziedzinie. Natomiast jest to dziedzina, która nie jest dla początkujących. To jest taka dziedzina, która wymaga bardzo dużej pracy wstępnej, zanim się zacznie ją wykonywać. Mamy takich specjalistów wspaniałych w Polsce, którzy potrafią to robić naprawdę na wysokim poziomie. Mamy takich, którzy się podejmują poprawek tak zwanych, czyli rekonstrukcji wtórnych, ale jestem pewna, że to nie jest operacja, która powinna być tym pierwszym zabiegiem w rękach kogoś, kto jeszcze nie ma doświadczenia. Wręcz jestem przekonana, że nie powinno się jej wykonywać, gdy się nie ma doświadczenia. Każdy chirurg, który podejmuje się plastyki nosa, musi brać pod uwagę, że to nie jest operacja, którą można potem łatwo naprawić. Naprawa jest czasami bardzo, bardzo skomplikowana. Czyli podsumowując, i jedna, i druga strona. Jedna, mierzyć siły na zamiary. A druga, z dużą rozwagą dobierać specjalistę, w którego ręce się oddamy, prawda? Tak, oczywiście. I ja uważam, że uczę się też od laryngologów z całego świata, którzy są wspaniałymi operatorami. Ja zresztą bardzo szanuję laryngologów, bo oni właśnie musieli się siłować z efektami chirurgii plastycznej i oni dużo zmienili w pewnym momencie, zwrócili uwagę, że ten nos to nie tylko ma wyglądać, ale musi oddychać. Wbrew pozorom, bo czasami takie zdeterminowane dziewczyny mówią, a nie musi oddychać, byle tylko był malutki taki. Ja mówię, ale to nie jest wcale prawda, że nie chcesz oddychać. Tylko jeszcze o tym nie wiesz. Właśnie. Na pewno bardzo dużo zrobili dobrego laryngolodzy, ale to nie znaczy, że każdy laryngolog umie operować nosy. Tak samo nie znaczy, że każdy chirurg plastyk umie operować nos. Temu się trzeba poświęcić. Temu się trzeba poświęcić. Wow, widzę piękność, wow, widzę na ekranie. Proszę bardzo. Tak, no ja myślałam właśnie, czy przyjdą, ale one bardzo nie lubią, jak ja się zajmuję czymś, co nie jest związane z moimi kotkami. To jest rosyjska niebieska kotka, która ma na imię Emil. Bardzo nam miło, to jest bardzo ideał ciekawe. We własnej osobie, po prostu.
No właśnie. Za długo się nie zajmuje nią. Nie przeszkadzamy. Kocia wola jest najważniejsza. W takim razie serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Widać mnie jeszcze. Widać. Do zobaczenia.